Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii Serain World. Kochani, ja zazwyczaj takich gier nie gram, ale ostatnio siedząc na Switchu miałem właśnie możliwość pogrania sobie w Serain Worlda. Nie powiem, bo nawet mnie delikatnie ta gra zaintrygowała. A widząc, że jest to na, w sumie na Steamie, nie wiem, czy nawet chyba była na promocji teraz. Tak, dobrze mówię? Nie, nie, to już wcześniej była na promocji, no ale tak czy inaczej, no zakupiłem ją po prostu i tak ona sobie czekała i czekała i czekała i w sumie nawet nie wiedziałem, czy będę miał okazję i czas ją nagrać. Ale z racji tego, że zakończyliśmy już w sumie rozgrywkę z Fear & Hunger i tym podobnych, mam teraz czas na takie luźniejsze serie bez większej napinki i w sumie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Serain World jest ciężką grą. Ciężko to jest mało powiedziane. To są, ogólnie ludzie twierdzą, że i są to takie soulsy w sumie w świecie nie ma kokota, ale ogólnie Dark Souls platformówek, o tak. Ciężka gra i wymagająca, ale myślę, że może nam ten nasz trud dosyć mocno zrekompensować. Tak więc myślę, że przejdziemy sobie do single playera. Jest również multi, być może nawet sobie zagramy z kimś na multiplayerze, ale też zobaczymy. Więc tak, traktujcie tę grę raczej w stylu takiego lekkiego pogrania, bo mamy znów sporo dialogówek ostatnimi czasy. A naprawdę, już nie pamiętam, kiedy ja sobie tak usiadłem i się odmurzyłem. W sumie, no, tylko i wyłącznie tak naprawdę się odmurzam w grę Wielki Berze. Bo to jest taka właśnie gra, gdzie sobie mogę, nie wiem, usiąść, nic nie robić i tylko sobie tam, wiecie, nie wiem, pójść gwoździe porobić, ewentualnie co innego. I w sumie brakuje mi takiej gry. Brakuje mi takiej gry, a ostatnimi czasy mam dosyć poważny deficyt z takich lepszych gier. Więc testuję. Testuję koncept i testuję różne gry. Dobra, ogólnie widzę, że The Monk ma dosyć słabe ciało, ale silnego ducha. Potrafi być empatyczną kreaturą. Jego podróż będzie raczej nacechowana takim, wiecie, pokojowym przejściem. Dobra, The Survivor, czyli to jest raczej taka postać zbalansowana, która potrafi sobie wydrążyć drogę, swoją własną drogę. Więc myślę, że The Survivor, Przetrwaniec, będzie raczej właśnie taką postacią dla mnie, więc ja sobie wezmę naszego kotoślimaka. Monka może kiedyś zrobimy. No i jak widać, odłączyliśmy się od naszego stada kotoślimaków. Niestety, niestety. Ale myślę, że w jakiś sposób sobie poradzimy. Dobra, kontrolsy. Tym skaczemy, gram oczywiście na padzie od Xboxa. Tym rzucamy. Tym łapiemy i jemy. Mapę mamy pod RBM. RB, nie RBM. O, jesteśmy zaznaczeni na mapie. To jest ciekawe.
To jest ciekawe. Pamiętam też, że Koto Ślimak potrafił ją tak fajnie kłaść właśnie i napinać. To jest bardzo przydatne w sumie. To jest mega przydatne. Jesteś głodny. Znajdź jedzenie. Hop, hop. Ej, ale tu nie mogę znaleźć jedzenia. No. Czym ty jesteś? Czym ty jesteś? Halo? Ty robisz? Tu nie wejdę. A, to mi pokazuje, że mam skakać, okej. Okay. No niech tak będzie. Idziemy stąd. Hop. No, czego ty chcesz? Aha. Czekaj, no. A, to mi pokazuje, że wszedł tutaj, dobra. To dobrze, bo jeszcze tej gry mówię tak, no niezbyt ogarniam, jeżeli chodzi o to. Tam mamy iść, ok. Niech będzie. Więc mogę na początku lamić, moi drodzy, więc przepraszam was za to, myślę, że jakoś nam się uda. Które są? Hom, 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 hom. Jest wszystko ładnie. A, czekaj, bo ty... Już przytrzymać, to okej. Okay. Hop. No, chodźcie, chodźcie. No jest. Amciu, amciu. I jemy. Dobra. Cztery są wystarczające, żeby zhibernować. Dodatkowe jedzenie jest po to, żeby ich zatrzymało je na później. Dobrze wiedzieć. Idziemy dalej. Ups. Dobrze, tu nie ma żadnego fall damage'a. Chyba nie ma fall damage'a. Teraz się mogę bardzo oszukać, nie? Teraz się mogę dosyć mocno oszukać. Dobra. Znajdź wejście. Wejście jest tutaj. Mamy tu w ogóle jeszcze... jakiś czas? Mamy dużo czasu. Pozwiedzajmy. O, właśnie. O to chodziło. Jemy. To jedno możemy zjeść. Hop. Niom, 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 niom. Dobra, jesteś pełny. To mogę tym rzucać? Mogę. Mogę wrzucić w to i jakoś to zwalić? Chyba nie mogę. W sensie rzuciłem, ale... ale nie widzę, żeby to jakoś dało radę zrzucić, nie? Chyba, że się da. Nie trafiłem. Nie trafiłem. Hop. Hop. Jak piłką. Hop. Da się po prostu w górę rzucać? Da się. Ops. No rzuć. Dobra, tym się chyba nie dorzucić. Może czymś innym by się dało. Biorę to w łapkę i stąd idę. Bo to ślimak. Idziemy w górę. Idziemy w górę. Dobra, to było to wejście. Jump in! Dobra, udało się. Też odchodzi, znajdź schronienie. Ops. Dobra, tu mamy przejście. Run! Uciekaj. Miejmy nadzieję, że nam się nie rozwali to. To jest bezpieczne miejsce. Zostań tutaj, żeby zhibernować. Dobra, cztery nam zbierają. No i mamy jakiś kolejny poziom. Nie wiem dokładnie jeszcze, co z tym chodzi, no ale się pewnie dowiem. Mam. Tam ten dom. Dobra. No i wyszło. Teraz dopiero tutorial, ale... Dobra, idź eksplorować. Jest to jedzenie i schronienie do znalezienia, ale uważaj na predatorów.
dobra. Predatorzy to są takie jaszczury. Dobra, obiekty mogą być podnoszone, noszone i rzucane. O! Fajne. Można rzucać. Muszę wiedzieć. Idziemy kotoślimakiem. O! Drugie. Mamy dwa. A raz jakiegoś predatora pierdykniemy, jakby nie trzeba. Hop. Biorę drugie. Oj, tam chyba coś idzie. Wilku, mowa. Oho. Tu idzie? Czy nie? Już jest? No to stał. Chyba. Mam dwa. Dostał i sobie poszedł. Widzimy dziada. Nie ma go tu. Jest. Chodź tu. Kurku. Kurek. O kurwa, chyba się wkurzył. Wkurzył się na pewno. Dobra, szybko. Czekamy, uciekaj kotoślimak. No nie mówcie, że takie przejście, nie. Na szczęście nie. Będziemy się bronić. On za nami idzie. O. Dobra, spokojnie. Kotoślimak. Bon. Jedz sobie spokojnie. Tak, ślub. Idzie tu dziad. Idźcie stąd. O, coś idzie. Poleciało. Rozumiem, że tutaj są jakieś nietoperki. A jednak nie. Wiem, że będą jakieś nietoperki. Dobra, trochę mu nastukaliśmy, ale on tu wraca. Shit. O tym nie pomyślałem. Tam w ogóle to jakieś dziwna. Dziwny coś jest. Ktoś mu zwisa. O. Uciekały dziady, no. Ile mam czasu? Dużo jeszcze. Na luzie. Dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy, cholercie? W sumie nic. Cegłę mamy. Hop. W całym życiu one tu nie wejdą, ale... Lepiej nie ryzykować się, nie? Jestem kotoślimak. Ostatni dziadu. Nie złapiesz mnie. Nie licz na to. Hop. I do góry. Predator. Dobra, ja jestem tu. On tu idzie. On tu był. Oh shit. Świeci się jak nie wiem. Weź tu przejść, to się wymieniamy. Nie! Zostaw! Puścisz? Proszę. Puść! Wiem, że mogę jeszcze przeżyć. To musi mnie puścić. No puść ślimaczko, no puść. Ja wiem, że możesz to zrobić. Puść ślimaka. No, puścisz? Nie puścisz ślimaczka. Puszczcie. No i co, i od nowa?
No za dziad. Gdzie ty mnie w ogóle pchasz? Dobra. Już raczej po ślimaku. Już po ślimaku. No shit, here we go again. Dobra, jemy to. Ale wiecie co, to nawet dobrze się stało. Bo w tej grze problem jest taki, że jak ma na początku wahania. Nie wie, jakie są konsekwencje śmierci. Widzę, że jedną konsekwencją śmierci jest tutaj to, że po prostu się cofamy z progresem. Jebzdzity. O, to teraz to będę już w ogóle geniusz. O panie! Tu się zaraz na nie się wezmę. No. Am, niam, 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 niam. Niam, 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 niam. Dobra. Mamy amciu, amciu. Leć. Jedno mamy na później. Nie wiem po co mi, ale w sumie... Dają to bierę, nie? I ją tu uciekam. No. Ja mi wyleciał z ręki, czy nie? Dziwo nie. A mogę cię wziąć i zjeść? Nie mogę. Dobrze. Tam jest przejście. Coś tu leci. A, więcej jazonka. Dobrze, teraz się nie boję. Cykl pierwszy. Outskirts. Nie pamiętam, co to znaczy było outskirts. Idę walczyć z tymi gamoniami. Idzie. Gaugan. O kurwa, nie trafiłem. Op. Teraz jestem niegroźny dla ciebie. Odpuść sobie. Ops. No chodź. Nos dostaniesz. Kurzył mi się. Zabijemy dziada. Hop, 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 hop. Jestem jak Rambo, zostaw mnie. Jup. Nie wejdziesz tu, prawda? Wejdziesz, kurwa. Biegnij, ślimok! Ślimok, ślimok, pokaż rogi! Co ty tam masz? Ile ty masz życia? Wiem tylko, że dużo. Dobra, teraz dostaniesz combo. Jeb dzidy, jeb. Najgorsze jest to, że teraz to on ma dzidę w sobie. Hop. No, masz dzidę? Nie masz dzidy. Masz! Jed! Staniesz, oberwiesz. Ile to masz życia? Fuck. Nie odpuścisz se, co? Teraz już se nie odpuścisz, jestem pewny. Najgorsze jest to, że dzidę straciłem. Głupek. Co? Co? On? Ty gnoju! Nie! O nie, o nie! Nie! Kurde, to było ostre. To było ostre. Dobra, udało się.
Ominęliśmy gnoja. Ale co jeszcze nie daje spokoju, no? Dobrze, bo to druga dzida jest. Jeszcze żyjesz? Noż ty burku cukrowy. Nie wiem, masz tylko zdrowie, cholera jedna. Hop, 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 hop. On ma dwie dzidy w sobie, dobra teraz. O, 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 o. Hop. Nie powiem, bo wziąłbym sobie z niego dzidę, ale... jakaś jeszcze inna dzida. Ryzykujesz, Shiro, kurwa, i to bardzo. Ile mam już czasu? Nie za dużo. Kici, kici, toś, toś. Dobra. Widzę, że my tutaj i tak raczej nic sobie z nim nie zrobimy, nie? Po raz? Nie po raz. To za głupek? Głupku. A? Głupi, głupi głupku. Dobra, bo muszę zacząć powoli szukać schronienia. Już nie? Różowy predator. Co za kwiatek? Tam coś jest. Tego mogę zjeść? Nie mogę. Chodź ty w dupkę węża. Hop, 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 hop. Będą walczyć o mnie? Kurwa, jedno was tu jest. Weźcie może skłonienie, muszę znaleźć. On się wspina. Dobra, Shiro, uspokój się. Uspokój się, Shiro. A spokojnie. Calm down, calm down. Zobacz. Nie! Nie aż tak spokojnie, nie aż tak spokojnie, Shiro. Dobra. Spokojnie. Idziemy na górę. O. Dobra. Idziemy tu. Tamte się nie chleją. Uczta się ile wlezie. Ja tu byłem chyba, nie? Dobra, mam już mało czasu, więc tym bardziej będę chciał ją cofnąć do tego sheltera, który tam był. Ty zielony już nawet mnie jakoś tak zbytnio nie bolisz. Ups. I to było chyba tu, nie? To było tu. Chyba przeżyjemy nawet. Dobra, przejście było tutaj i gdzieś chyba tu. Dokładnie? Ja coś chyba pojebałem, nie? Nie, dobra. Jednak dobrze. Pamiętałem, okej. Okay. Jakiegoś kwiata złapałem. No ale nie wiem, co on robi. A więc hibernacja. No hello. Pobudka wstać, konią wody dać. Da się to jakoś zjeść? Coś, nic, zero?
Nie chcę tego. Chcę tylko dzidę. Jestem pan dzidoman. Dzido ślimak. To dziwne jest to, że one naprawdę są kurde. Nie straciłem dzidkę, straciłem! Nie! Nie to wyrzucić. To trzeba po prostu zmienić klawiszem. Fuck! Dobra, straciłem dzidę. Szkoda. Teraz idziemy na prawo gdzieś, co? Może tak być, czy nie może? Tu my tam byliśmy, może tędy przejdźmy. Tu jeszcze nas nie było. Nawet nie wiedziałem, że to jest przejście w sumie. Dzida! No jest dzida, dobra. To już się czuję bezpieczniej. Kamieniem chyba go zabić się nie da, to było przejście w tą stronę. Tylko tyle razy dzidę znalazłem. Ale też może być, też może być. To było tu przejście, przepraszam. Pomyłka. I tu. Dobra. Klimaczku, idziemy. Kurwa, naprawdę. Coś zielonego tu było. O, shit. Uciekałem mi, dobra. Trudno. Co się stało? Taki znajdziemy. Tu było ich chyba spo... Panie, zostaw mnie pan. Panie, zostaw mnie pan. Wy to się nie nudzicie, nie? Tak myślałem. Nie powiem, bo spanikowałem, ale mi się udało. Hop, 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 hop. I na górę. Może tym razem mi się uda i nikogo tam nie będzie, co? Dobrze by było. Gdzie jestem? Tu jestem. Ja na razie testuję grę pod względem, co ja tu w ogóle mogę zrobić. Hom, 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 hom. Nie chowajcie się, nie chowajcie, i tak was złapię. Tak was złapię, po co wam to? Tak mi nie uciekniecie. A tylko... Aaaa, uciekły mi. No dobra. To był czysty przypadek. Bierz drugą dzidę. Nie da się drugiej dzidy. Kurw! Ty gnoju. Hop. A. Ale złapałem. To się liczy. No jedz. To jest dzida, którą mogę wziąć. Mogę. Czy mylą klawisze jeszcze? Jestem pełny chyba. Tak, tak. No i teraz można iść na Explore. Teraz można iść z pełnym żołądkiem jak najbardziej. No ale gdzie ty... ślimak, halo, gdzie ty idziesz? Miś w lewo. O, coś wielkiego idzie. Co to jest? Dobra, poszło sobie, poszło. No tak, tu jest jeszcze predator. To nie powiem, mnie troszeczkę niepokoi. Ale dobra. Pyk. Hm.
Przejście było tu jeszcze. No nie, to było to, co poszliśmy. Fuck. Wracaj. Dziwne przejście. Bo tu nic nie widzę. A? Nie da się wall jumpa robić? Chyba nie. Kurwa, ile ich tam jest? Normalnie plaga. Ja muszę tam przejść. Dobra, cisza. Kogo nie ma? No, czemu nie chcesz tam przejść? A, bo przejście z drugiej strony, okej. Jednak nie. Coś się dzieje? Już? Oh shit! Ja wiem, że coś dziwnego idzie. Ej, no to nie uda nam się przejść. Nie! Nimaczku! Szybko, może coś będzie. O nie! Myślałem, że dłuższy mamy czas. Dla mnie konia zrobiła. Nic nie widzę, fuck. Udało się! Udało się, kochani, udało się, żyjemy. Fuck yeah! Udało się, o Jezu, nie liczyłem, szczerze powiedziawszy, nie liczyłem, że nam się uda. Nie liczyłem na to, że nam się uda. Ale dobra, ślimak przeżył. Ślimak żyje. Jest dobrze. Bierze naszą dzidę. I w podróż do kościoła. Tyk. Dzień dobry. Dobry, dobry. Outskirts. Cycle. Czy co? Co mi pokazujesz? Po prawej coś było, tak? Cykl trzeci. Jest tutaj dziwna energia. Coś mi to dało. Jakiś bonus dostaliśmy. Wow. Co? Czy ty wziąłeś kamień? Ty dupo. Tu są roślinki, jakbyśmy byli wegetarianami. Ale my nie jesteśmy wegetarianami. My polujemy na robactwo. My polujemy na robactwo. Totalnie na robactwo. Kurde. Dobra, zjedz to najpierw. Bo ty jak masz dwie rączki zajęte, to masz potem problem z chodzeniem. Zniknijmy, żeby się nie bały. Fuck. Jedz. Jeszcze dwie. Pyk. Pod żartę. To jednak na lewo pójdziemy. To nie Mario, że trzeba iść na prawo, nie? Chyba. Kurde, no musiały się napatoczyć. Ja tutaj kolację miałem, znaczy śniadanie w sumie, kolację. Chcesz łeb? Staniesz. Lecim dzid. Pójdź sobie. Idź sobie. Kurde, jak on tu przyjdzie, to będzie lipa. Ten jeszcze z jednego. Dobra. Z
Skąd ty się tu wziąłeś, cwaniaczku? Dobra, najedzone. Oj, jeszcze dzidę złapałem. Dobrze. Oj. A się spieprzyłem? Tu jest jakieś przejście. Zobaczmy. A, to takie przejście. Takie rurowe przejście. La rurą. Panie Ślimak, idziemy. Teraźniki zresztą nic nie robią. Tyk. Teraz będzie płacz. Teraz będzie płacz. Teraz będzie płacz. Jest kurwa kolejny. Ja jestem tylko śliwką. Poszedł? Poszedł. Leć, 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 leć. On mi coś pokazywał, ale nie wiem co. Dużo mam czasu? Dzisiaj dużo. Dzisiaj akurat dużo czasu mamy. O co? Co? Nie! Fałszywa na ty skurczy synu! No bez jajec. Ej, poziom niżej. A, to była blokadka poziomu. Dobre. To było dobre. Jak wygląda nasz czas? Dużo. A to dziady jedne. No dobra. Ostatnio poszedłem w dół. Powtórzę to. Chciałem przejść tam. Tu jest nasza używna kuchnia. Dajcie w mojej kuchni, jak to mówią. Hop. No i fajnie. Pojedzone. Tu było przejście jeszcze jedno. Które jest chyba jakieś ukryte, nie? Patrzcie, mogę ładnie schować. Możemy sobie też przejść z tej strony ładnie. No, amciu, amciu. Jeszcze jeden. O nie, nie. Brzydki, zły, zielony. Zjebał się. Teraz powoli. Nie ma mnie tutaj. Dobra. Mamy to. Zjedz sobie. Więcej nam nie potrzeba, jesteśmy pełni. Możemy sobie bez problemu iść. I jak ja tu polazłem wtedy? Lewo. Nas coś goniło chyba już wtedy, nie? Dobrze pamiętam. Źle pamiętam. Jestem koto ślimakiem. No, trzeba uważać te cholerne fałszywe... Fałszywe... takie tyczki. Latyczką. Pamiętam, co się działo. Mijemy się z nim, czy nie? Chyba nie. Dobra. Op. I w dół. Tu coś niebieskiego jest. Nie chciałem tego. Czym ty jesteś? Jakie dziwne. Przepraszam, Chemifa Expat. Ten kwiatek został tutaj, ej. Tylko teraz weź go zgarnij. Zobaczcie, że to nie ma takich wypustek, nie? Tali, o właśnie.
Nie! Nie! Kurwa nie! Zjedz jego, zjedz jego, zjedz jego, zjedz go, zjedz go. Złapało go z ogon, one walczą między sobą. Fuck! Ale to spartoliłem. Aj, no chciałem tego żółtego kwiatka złapać, ale chyba nie ma szans, żebym go zyskał. A mnie nie ma w tej chwili. Chyba, że na przykład on spadnie. On nie spadnie, nie? Może ten głupek spadnie, on jest głupi. No zobaczcie, on go olał. Totalnie go olał. Nie rozumiem. Do dupy strasznie. Dobra, moi drodzy, tak jak na pierwszy odcinek, myślę, że wystarczy. Jeżeli chcecie oczywiście więcej zobaczyć z Rainworda, to oczywiście oglądajcie, piszcie w komentarzach, lajkujcie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach raz jeszcze. Trzymajcie się. Hej, hej.